Witam ponownie na moim kanale u Loeli. Pytanie, które chcę zadać Lenormand kartom jest: czy spotkacie się z partnerem? Czy on chce, byście się spotkali? On lub ona, w zależności jaka osoba pyta. Ale ja zawsze mówię on, ponieważ jest to dla mnie łatwiejsze z pozycji kobiety. Więc czy on, proszę sobie odwrócić płci, w zależności od Państwa relacji, czy on pragnie spotkania i czy spotkacie się ze sobą? Ja już potasowałam karty, żeby nie było tak długo. Te filmy chcę nagrywać troszkę krótsze, by się szybciej ładowały na YouTube. Na poziomie jego głowy, w jego myślach, karty są przepiękne. Więc chciałam jeszcze powiedzieć, zanim zacznę tutaj o tych kartach, że w przełożeniu na spodzie talii mamy dwie sowy, czyli sowa jest symbolem mądrości i ta sowa leci już do Was, jest w drodze z wiadomością, czyli coś już wie i chce tą wiadomość do Was przynieść. Więc jaką wiadomość ma ta sowa? Jest jakiś niepokój? Jakaś informacja, która Was dotyczy. Więc na poziomie głowy partnera jest miłość, czyli są uczucia miłosne. On na pewno pragnie miłości, kocha Was. Pragnie spotkania, czyli od razu mamy już kartę na poziomie tej mentalnym, tak, u partnera, że pragnie spotkania w jakimś miejscu publicznym, randki, lub pragnie nawiązać kontakt z Wami poprzez socjalne netzwerkę, czyli w internecie lub przez Messenger, WhatsApp lub e-mail, telefon też może być, w każdym razie jakieś spotkanie, rozmowę. Tęskni za spotkaniem, chce się spotkać, ma uczucia, jest lojalny, wierny, wierny przyjaciel, który no, powiedzmy, nie zdradza, tak? Jest wierny i czeka na to spotkanie. Jest tutaj bardzo osobą poważną, lojalną, możecie na niego liczyć. W drugim rzędzie na poziomie uczuć, na poziomie serca, co partner ma w sercu, no jest tutaj adekwatnie, że chce szukać kontaktu z Wami, czyli te mosty mają Was połączyć, tak? Jest próba po tym moście przejścia do Was na drugą stronę, czyli nawiązania szybkiego kontaktu, by Was zobaczyć, by się spotkać. Pomimo, że te mosty tutaj do przejścia nie są łatwe, są niebezpieczne i strom, wysokie, stare, być może jakieś, prawda, no, jakieś bardzo tutaj ryzykowne, ale pomimo to te mosty symbolizują tutaj chęć kontaktu, chęć spotkania, chęć pokonania bariery i zobaczenia się z Wami. Jest tutaj karta mówiąca o zaproszeniu, o podarunku, przeprosinach. No jest to zaproszenie, prawda? Adekwatny symbol zaproszenia i są może troszkę zawirowania właśnie, jeśli chodzi o to spotkanie. Nie widzi tu partner troszeczkę jasności, jest jeszcze za, jak to się mówi, zakręcony, tak? Ma jeszcze dużo niejasności w głowie i tak jakby był jeszcze w tym labiryncie, nie ma jeszcze właśnie dokładnych rozwiązań, kiedy się spotkacie, ale chęć spotkania, zaproszenia, kontaktu jest na pewno ze strony partnera. Zobaczmy, co przyniesie najbliższy czas. Tutaj jest ta trzeci rząd, pokazuje właśnie najbliższy czas. Jesteście teraz w jakimś wycofaniu, w jakimś kryzysie,
izolacji, brak kontaktu, ale będzie przemiana, ponieważ wieża przynosi przemiany. Wieża jest jakimś, oznacza jakiś kryzys, izolację na pewny czas, ale jest emocjonalne zimno tutaj, emocjonalny dystans, prawda, między Wami, ale wieża też przynosi przemiany, czyli wyjdzie z tych blokad i jedzie z wiadomością, czyli jest tutaj ten jeździec na koniu, który jedzie już z listem, tu wiadomością do Państwa, czyli wychodzi tutaj ten partner, czy wychodzicie oboje z tej izolacji, z tego braku kontaktu, z tej samotności, z tej blokady i jest tutaj szybkie, w szybkim tempie uzdrowienie relacji, uzdrowienie tej tych blokad i właśnie pędzi jakaś informacja do Was. No i tutaj jest mężczyzna Waszego serca, tak, o którego pytacie, czyli właśnie ten mężczyzna tutaj jedzie do Was z wiadomością, o tego właśnie mężczyznę tutaj nam chodzi. Ten mężczyzna jest wiernym partnerem i kocha Was, jest zakochany, ma uczucie miłości, niestety ma silne blokady, wycofuje się z związku, być może był jakiś, nie wiem, konkretny powód tego, a na pewno był tutaj w jakiejś izolacji, ale wychodzi z tego, ponieważ jest jej ruch, szybki ruch. I chodzi o to, że ta jego miłość, jego uczucia pragną właśnie spotkać się z Wami, dlatego jest zaproszenie, podarunek, być może jakaś niespodzianka od właśnie niego, od tego mężczyzny, tego partnera. Jest jej blokada, ale ta blokada właśnie się skończy w szybkim tempie i jest tutaj jakaś inicjatywa właśnie z zaproszeniem, z planem spotkania, jakieś tutaj próby właśnie rozwiązania tych bardzo niejasnych labiryntów, czyli tych komplikacji, które pomiędzy Wami tutaj są w tej chwili, próba nawiązania jakichś mostów, tak, do komunikacji z Wami, rozwiązania tego labiryntu i to spotkanie właśnie jest od mężczyzny, który jest bardzo wierny. Tutaj pokazują się takie wartości jak miłość, wierność, no i próby właśnie jakiegoś kontaktu za wszelką cenę, prawda? Pomimo, że jest to ryzykowne i niebezpieczne, być może i trudne, nie jest to łatwe, ale próba właśnie nawiązania jakiegoś pomostu pomiędzy Wami. No i właśnie to też potwierdzają tutaj te sowy, które są bardzo szybkie i rezolutne, mądre i chcą Wam coś przekazać. I te sowy właśnie mówią jakąś, chcą jakoś przekazać pozytywną wiadomość o szczęściu. Gwiazda pokazuje oczywiście szczęście pod dobrą gwiazdą, jest coś, czyli szczęśliwa gwiazda pod szczęśliwą gwiazdą, czyli tutaj pragnienie szczęścia, pragnienie pięknego, spełnionego związku. No i uzdrowienie tej całej sytuacji, prawda, tego niepokoju, który był między Wami. Pragnienie rozwiązania tych sytuacji, otwierania jeszcze raz na nowo po prostu wszelkich możliwości rozwiązania, otwarcie nowego rozdziału, prawda? I zakończenie tych wszystkich fałszywych gier, zakończenie wszystkich tych fałszywych gierek, które pomiędzy Wami się odbyły. Jakiś być może fałszywych tej sytuacji, by mieć jeszcze raz tutaj szczęśliwy związek, by te wszystkie problemy, niejasności, nieklarowności, zaburzenia pomiędzy Wami się wyjaśniły i by znowu zaistniało tutaj szczęście, ponieważ jest tutaj wielka tęsknota za Wami, pomimo tych wszystkich komplikacji, które się odbyły, tak? Wielkie komplikacje, które zaburzyły Wasze szczęście, Waszą gorącą miłość, ale jest tutaj pragnienie, by Was zobaczyć właśnie, jakaś seksualność, pragnienie. Także
na pewno jest tutaj odpowiedź na nasze pytanie, czy dojdzie do Waszego spotkania, czy spotkacie się, czy partner pragnie spotkać się z Wami. Na pewno jest odpowiedź tak. To jest w jego głowie, to jest w jego sercu i to będzie w jego przyszłych działaniach. Tego Państwu z całego serca również życzę i do usłyszenia wkrótce. Proszę abonować mój kanał, odwiedzać regularnie mój kanał i proszę o kciuka w górę. Dziękuję serdecznie.